Tak, słucham? Dzień dobry, dzwonię w sprawie ogłoszenia. Już nieaktualny, sprzedany dzisiaj rano. Niestety, ale samochód został już sprzedany. A, witam pana. Nie, wie pan co, już ogłoszenie jest nieaktualne. Przepraszamy, wybrany numer w tej chwili nie odpowiada. Prosimy spróbować później. Kilka miesięcy poszukiwania, kilkadziesiąt albo i nawet kilkaset godzin spędzonych przed komputerem na przeglądaniu ogłoszeń. Bo okazuje się, że teraz nawet jak już się nazbiera pieniądze, to kupno samochodu to nie jest nic prostego. Nie tylko my wpadliśmy na pomysł, żeby sobie kupić busa i zrobić z niego kampera. Generalnie po prostu zakup auta to są teraz wyścigi. Tak kilka miesięcy temu wpadliśmy na pomysł, że kupimy Fiata. Nie, jeszcze nie było, że Fiata, że busa. Nie sądziliśmy, że będzie z tym tak ciężko. My zapłaciliśmy sprzedającemu za samochód. W zasadzie nie widząc go, wysłaliśmy tylko rzeczoznawcę. Rzeczoznawca stwierdził, że auto warte swojej ceny, warte zakupu. A jak będzie naprawdę, to się przekonamy i za chwilę, i za jakiś dłuższy czas. Przez długi czas się będziemy przekonywać, czy rzeczywiście warty był zakupu. Ja myślę, że wart. Że wszystko z nim będzie ok. I że jeszcze nam przez kilka lat posłuży. Generalnie samochód od pierwszego właściciela. 300 tysięcy przebiegu, silnik 2,3 litra, 2013 rocznik. Woził kwiaty. Pewnie cegły tylko okazjonalnie. Bus nam chodził po głowie już bardzo dawno. Ale wcześniej stwierdziliśmy, że tam się nie opłaca. Tak, zaczęliśmy kalkulować, że nie opłaca się kupować busa, mając tylko 26 dni urlopu. Taniej jest korzystać z hoteli. Aczkolwiek nasz sposób podróżowania determinuje to, że nie chcemy sobie ustalać danego dnia, że będziemy w tym miejscu, innego dnia będziemy w tym miejscu. Nie chcemy się zamykać w jakieś takie ramy, które zobowiązywałyby nas do stawienia się w określonym miejscu o określonej porze. Tak, no jeżdżenie busem daje tą swobodę, że można być tam, gdzie się chce i tak długo, jak się chce. W zasadzie wychodzi na to, że dalej się to nie bardzo opłaca, ale nie wszystko, co się opłaca, warto i nie wszystko, co warto, się opłaca. W każdym razie, jak zapadła decyzja, pojechaliśmy na targi do Poznania, później na targi do Warszawy. Łukasz zadecydował, że najlepszy będzie Fiat Ducato. No, którykolwiek z trojaczków. Z trojaczków, czyli? Boxer, Jumper albo Ducato. Chociaż moje serce jest bardzo blisko Sprintera, ale na Sprintera 4x4 z 3-litrowym silnikiem nie było nas stać. I pewnie prędko nie będzie, o ile w ogóle. Albo może lepiej być. Chcieliśmy kupić Sprintera 4x4, ale półtora roku czekania to nie dla nas. Dlatego zdecydowaliśmy się na Fiata. Ale jak się wie, jaki samochód, jaki model, jaki silnik, to nadal nie wszystko. Bo jak się wejdzie na ogłoszenia, to po prostu nie ma takich aut. A jak są? I na ogłoszeniu wyglądają pięknie. Wysyła się rzeczoznawcę. A rzeczoznawca jakby mówił o innym aucie. Co ciekawe, polskie samochody 3-4-letnie potrafią mieć 400-500 tysięcy kilometrów przebiegu. I nikogo to nie dziwi. A busy ściągane z Niemiec, które często mają po 12-15 lat, mają przebiegi niekiedy niższe niż osobówki. I są super wycacane, ładniutkie, lakier z nich nie schodzi. No po prostu pod kocem trzymane u Niemca. Tylko po to, żebyście wy po 10 czy 12 latach mogli ten samochód wyciągnąć pod koca i go kupić.
szczęśliwie jeździć. No ale po pierwszej wpadce już wiedzieliśmy. Chciałbym wam pokazać naszą pierwszą wtopę przy wyszukiwaniu auta. Zobaczcie sami, jak wyglądało ogłoszenie, a jak wyglądało to, co nam przyszło rzeczoznawca po wizycie na miejscu i po oględzinach auta. Teraz po czasie i z większym doświadczeniem stwierdzam, że już na pierwszy rzut oka widać, że ten samochód jest zbyt tani na swój rocznik, na swoje wyposażenie. Tutaj mamy silnik 3.0, w zasadzie słynący z wytrzymałości, ale tak na dobrą sprawę, jak się dobrze wczytacie, to 2.3 również jest silnikiem polecanym. Jest też spore grono fanów silnika 2.0, który teoretycznie jest najsłabszy. Prawda jest taka, że zajechany 3.0 będzie gorszy niż zadbany 2.0. Kwestia tego, na co trafimy. Zdjęcia są robione szerokim kadrem. Ja pamiętam w trakcie rozmowy telefonicznej, prosząc o lepsze zdjęcia, dostałem odpowiedź, że na tą chwilę lepszych zdjęć nie mają, że to są jedyne dostępne zdjęcia, a teraz to ewidentnie widać, że zdjęcia są tylko po to zrobione, żeby jak najwięcej na tych zdjęciach zostało ukryte, albo żeby jak najmniej na tych zdjęciach było widoczne. No to tak jak widzimy, silnik 3.0, 2011 rocznik, 378 tysięcy przebiegu. Informacja, że mega wersja, auto mega doinwestowane, nowe klocki, regulowane tylne zawieszenie. No to w kamperze wiadomo, że dla każdego jest to przydatne. Wyczyszczone wnętrze. Tam w sumie przez chwilę jeszcze w tym ogłoszeniu była informacja o tym, że auto ma wbudowane wybasto. Koniec końców okazało się, że tego wybasta nie ma. Zadzwoniliśmy do kobiety, która sprzedawała ten samochód i mówiła, że no wszystko super jest z tym samochodem, że oni mają ten samochód od znajomego. Tyle tylko, że pranie zrobili, bo tam nie było do końca czysto, ale tak to jest rewelacja, że ciężko będzie znaleźć samochód w takim stanie. No i na tej podstawie zdecydowaliśmy się wysłać rzeczoznawcę, żeby dokonał oględzin tego auta. Chociaż w zasadzie zakładaliśmy, że to już będzie formalność, że auto już będziemy mieli i będziemy po nie jechać. No i teraz możemy zobaczyć to, co przysłał rzeczoznawca. Z zewnątrz w sumie standardowe Ducato. Wiadomo, że w tych samochodach lakier po prostu lubi schodzić. Nie jest to nic nadzwyczajnego i wyszukując auto też niespecjalnie zwracaliśmy na to uwagę, bo wiedzieliśmy, że po prostu ten typ tak ma i trzeba się z tym pogodzić. Pierwsza ciekawa informacja to opony do wymiany. Żadnej takiej informacji nie było ani w ogłoszeniu, ani też przez telefon, nic takiego nie otrzymaliśmy. No a jak na mega doinwestowane auto, w które nie trzeba nic wkładać, włożenie 2000 w opony, no to wydaje mi się, że już jest jakiś tam dodatkowy koszt. Jakieś wgniecenia osłony progu, czy pęknięcie lakieru, to też nie są jakieś takie nic strasznego dla nas. No w końcu jest to samochód używany i nie ma co tam oczekiwać. Ale na przykład uszkodzone prawe lusterko sklejone taśmą klejącą, o którym też tam nikt nie wspomniał, czyli jakieś znowu 400-500 zł, no to jest już coś, o czym warto by było chyba poinformować potencjalnego kupującego. Myślę, że tutaj pan zakładał, że uszkodzenia błotnika nie zobaczymy, no i nieszczelności reflektorów też nie zobaczymy. Także już mamy do wymiany opony, dwa reflektory, które okazały się nieszczelne, no i lusterko. To jakieś powtórne lakierowanie elementów, ale to tak jak wspomniałem, to samochód używany, także każdy jakąś tam obcierkę może mieć. Grunt, żeby to było dobrze zrobione. Wycieki w komorze silnika to jest już coś, co może martwić, szczególnie w dieslu. No i prawdziwa wisienka na torcie. Wszystkie kontrolki, jakie tylko były na desce rozdzielczej, wyrzucały błędy. Czyli tutaj mamy awarię systemu zawieszenia, airbagów, ABS-u, temperatury, czujników parkowania oraz wszystkich wskaźników na prędkościomierzu.
Co więcej, po rozmowie z rzeczoznawcą okazało się, że to auto w zasadzie nie jeździło. Skrzynia automatyczna nie przerzucała prawidłowo biegów, potrafiło zgasnąć w czasie przerzucania biegów. Także no widzicie, no tak to jest z tymi samochodami i wysyłając rzeczoznawcę też trzeba mieć to na uwadze, że może być wtopa. Po tych doświadczeniach diametralnie zmieniliśmy sposób na poszukiwanie auta. Dużo więcej zacząłem czytać o tym, jak znaleźć to auto. No bo nie sposób jest wysłać 10-15 rzeczoznawców i wydać 4-6 tysięcy złotych na to, żeby przeglądali trupy, które wystawiają ludzie jako super fajne samochody. Jak podeszliśmy do szukania samochodu z tym nowym doświadczeniem? Cierpliwość. Dużo cierpliwości. Ogłoszenia przeglądałem w zasadzie o każdej wolnej porze. Przestałem wierzyć w jakiekolwiek okazje. Po prostu na rynku motoryzacyjnym aktualnie nie ma żadnych okazji. Coś, co nam się wydaje okazją, już zostało dawno sprzedane. Także to w ogóle można pominąć. Wszystkie tak zwane okazje są na pniu kupowane przez handlarzy. Oni płacą za te samochody, nawet ich nie oglądając. Także no, nie macie co konkurować z taką osobą. Nie macie nawet szans obejrzeć tego samochodu, a nikt z nas kota w worku nie chce kupić, tym bardziej, że tym kotem w worku chcemy później jeździć przez pół Europy. Albo i na całą. Okazją jest teraz, jeżeli możecie kupić samochód z wiadomego pochodzenia, najlepiej od pierwszego właściciela. Nie zawsze, a w zasadzie rzadko kiedy będzie to dobra i tania oferta. Najczęściej tego typu samochody są po prostu w cenie. Po krótkich doświadczeniach odrzuciliśmy komisy i handlarzy. Nie twierdzimy, że każdy handlarz jest złodziejem, oszustem i chce nas wydymać, ale większość niestety jest i z tym się spotkaliśmy. Chciałbym tylko dodać na obronę handlarzy, że nasze dwa prywatne samochody mamy kupione właśnie od osoby, która się zawodowo zajmuje sprowadzaniem i sprzedażą samochodów i jest wszystko z nimi ok. Także nie każdy będzie jakimś tam oszustem. Plusem przy zakupie samochodu z komisu jest to, że otrzymujecie fakturę. Ważne jest to, żeby pilnować, żeby to była faktura na kwotę, na którą samochód kupiliście. Taka faktura umożliwia w razie jakiejś tam grubszej usterki próbę oddania auta i walkę o swoje pieniądze. Nie jest to łatwe, ale w teorii przynajmniej jest możliwe. Przed wykonywaniem telefonu sprawdzałem informacje na temat osoby, która sprzedaje ten samochód. Sprawdzałem, czy jest to komis, czy jest to jakiś taki handlarz. Wpisywałem po prostu albo imię, nazwisko, albo nazwę jakiejś tam firmy, która była, ewentualnie numer telefonu. I tutaj wam pokażę, bo też trafiła się taka jedna pani. Dosyć ciekawe ma samochody z Poznania. Ogłoszenie w sumie się niczym nie wyróżnia. W zasadzie powiedziałbym, że nawet fajnie wszystko opisane. Tutaj informacja, że sprzedaż finalizowana jest w domu, w rodzinnej atmosferze, przy kawie, herbacie, nie żadnej budce na stacji benzynowej. No i po numerze w zasadzie nic nie było można znaleźć, ale pani tutaj wpisuje swoje imię i nazwisko. I możemy spróbować znaleźć jakąś opinię na jej temat. Co ciekawe, jak zjedziecie na sam dół Google'a, to jest informacja, że niektóre wyniki mogły zostać usunięte na mocy europejskich przepisów o ochronie danych. To też jest jakiś taki, moim zdaniem, rodzaj czerwonego światełka, kontrolki, która się powinna zaświecić, bo jest to informacja o tym, że osoba poprosiła Google albo wymusiła na Google usunięcie części wpisów na jej temat. Dlatego mimo tego, że pani prowadzi firmę, nie ma tutaj w mapach, jest tam, no część po prostu informacji jest usunięta, ale jeżeli wejdziemy na gowork.pl, to tutaj już widzimy, jakie są opinie na temat pani. Akurat pani w tym przypadku, no nie twierdzę, że rzeczywiście tak jest, ale jeżeli ja widzę 20 czy 30 negatywnych opinii
na temat sprzedawcy, plus jeszcze informacje o tym, że usunęła swoje informacje z Google'a, no to dla mnie jest już to bardzo duży znak na to, że no ja po prostu nie chcę mieć do czynienia z taką osobą, nie chcę z nią robić żadnych interesów i nawet nie ma co wysyłać rzeczoznawcy. Także to jest to też jakiś sposób na to, żebyście zaoszczędzili ciężko zarobione pieniążki. Przeglądałem bardzo dużo filmów w internecie. Stworzyłem listę kilkunastu pytań. Każdy powinien te pytania dopasować do siebie, które zadawałem każdemu sprzedawcy. I to jest po prostu klucz do całego zakupu auta. To nawet nie zachęcam, tylko po prostu trzeba mieć taką listę. Stworzenie takiej listy bardzo ułatwia zakup samochodu. Kiedy dzwoniłem w sprawie samochodu, zaczynałem rozmowę od tego, że dzwonię w sprawie samochodu. Nie mówiłem, o jakie konkretnie auto mi chodzi. I powiem wam, że 70-80% przypadków pytało właśnie, a o jaki samochód chciałby pan zapytać? No i to już jest dla nas konkretna informacja na temat tego, że mamy do czynienia z handlarzem, a nie z prywatną osobą. Prosiłem o numer VIN. Jest to taki numer indywidualny dla każdego samochodu. Możemy sprawdzić chociażby w historii pojazdu na podstawie tego numeru, czy został on zarejestrowany w Polsce, od kiedy jest w Polsce, ilu ma właścicieli, czy ma przegląd, czy ma ubezpieczenie, czy przypadkiem nie uszkodził mu się licznik, bo bardzo często też się zdarza, że się liczniki psują w tych samochodach i wtedy są wymieniane liczniki. Także taką informację możecie uzyskać na podstawie numeru VIN. Jeżeli sprzedawca nie chce udostępnić tego numeru, to też w zasadzie nie ma co dalej kontynuować jakichkolwiek rozmów. Pytałem o to, jak długo jest właścicielem samochodu. Pytałem, czy samochód jest po kolizji lub wypadku. I tutaj taka ważna informacja. O wypadku w Polsce mówi się dopiero wtedy, kiedy któryś z uczestników dozna obrażeń ciała. Reszta wszystko jest kolizją. Także jeżeli samochód wbije się w ścianę, zostanie z niego tylko zderzak i ktoś go tam wyreperuje w szopce, no to jest to samochód po kolizji, pod warunkiem, że nikt nie doznał obrażeń ciała. Czy będzie można pojechać samochodem na stację diagnostyczną, ewentualnie do jakiegoś warsztatu i sprawdzić, czy wszystko z tym samochodem jest ok? Czy w samochodzie jest coś, co należałoby naprawić już teraz lub co będzie wymagało naprawy w najbliższym czasie? Czy na desce rozdzielczej świecą się jakieś wskaźniki, które wskazywałyby, że samochód działa nieprawidłowo, na przykład check engine? I to też trafiło się po drodze kilka perełek, które miały do wymiany świece za 40 zł. No i dlatego się check engine świecił, ale pan nie wymienia, bo nie ma czasu. Jak się zagłębicie w temat, to wymiana jednej świecy w Ducato, faktem jest to, że świeca kosztuje 40 zł, ale wymiana jednej świecy potrafi kosztować 400 zł. A najczęściej, w zasadzie w większości przypadków, check engine nie zaświeci się przez świecę, tylko przez uszkodzony wtrysk. Wymiana świec i wtrysków to już może być 6-8 tysięcy złotych, także na to też należy zwracać uwagę. Tak jak już wcześniej wspomniałem, aktualnie kupno samochodu to jest wyścig. Nikt nie będzie czekał 2-3 dni na to, aż przyjedziecie ze szwagrem czy ze znajomym mechanikiem po to, żeby obejrzeć auto. Musicie się raczej nastawić na to, że albo szukacie auta, które jest blisko i macie kogoś zaufanego, kto jest ciągle dostępny, albo korzystacie po prostu z rzeczoznawcy. Nie jedźcie sami po samochód. Z zakupu dokonuje się głową, a nie sercem. Trzeba do niego podejść na chłodno. Raczej odpuściłbym chłodnie i karetki. Z wszystkich informacji, które wyszukiwałem, chłodnie, po mięsie nie nadają się do tego, żeby przerobić je na kampera. Trzeba wszystko zrywać, bo po prostu smród jest nie do wytrzymania. Karetki, które teoretycznie powinny być w super stanie technicznym, w wielu przypadkach zamieniają się w studnie bez dna. A co tam stoi?
koniec trzeba pamiętać, że kupujemy samochód używany, który był kupiony do pracy. Nie można oczekiwać, żeby był idealny. Sprzedający taki samochód nie będzie chciał poświęcić Wam całego dnia na to, żebyście mogli super sprawdzić to auto. Bo na Waszym miejscu jest już kilka osób, które wyłożą pieniądze w ogóle nie patrząc na stan techniczny samochodu. Powodzenia w poszukiwaniu samochodu, a jeżeli interesują Was dalsze etapy pracy nad naszym busem, to zapraszamy do subskrypcji kanału. Przycisk jest gdzieś albo tu, albo tu. Zapraszamy.